Na konferencji prasowej po meczu ASECO Gdynia Strona Zielona Góra witam trenera drużyny gości pana Andrzeja Adamka i zawodnika Steve'a Barta. Przypomnę, gospodarze wygrali to dramatyczne spotkanie 72-68. Panie trenerze, proszę o krótki komentarz. Pierwsza połowa, drużyna ASECO zdobyła 30 punktów spod kosza. Według statystyk na 36 zdobyli wszystkich. To mówi wszystko za siebie na temat naszej gry w obronie, na temat popełnionych 8 albo 9 fauli bodajże do przerwy, nie pamiętam. W drugiej połowie, kiedy troszeczkę zaczęliśmy grać lepiej w obronie, sytuacja wyglądała inaczej. Mogła się nawet odwrócić, że tak powiem, mogły się odwrócić do losy spotkania. Natomiast kolejny mecz mamy olbrzymie problemy ze skutecznością, tak naprawdę dystansu i co to widać po statystykach. Nie można odmówić tutaj walki na tablicach, naprawdę jest dobra robota wysokich graczy, 10-15 zbiórek w ataku, natomiast 9 asyst. Znowu kolejny nasz, znaczy kolejny raz powtarza się ta sama sytuacja. Kiedy piłka u nas nie krąży, to mamy problem z zdobywaniem punktów. I było dzisiaj widoczny nasz problem w grze, czyli było problem z tym. Między innymi spowodowany też skutecznością rzutu za 3 punkty, która ostatnio nas troszeczkę przyszła. Dziękuję bardzo. Steve Barnes, Steve. 28 minutes, 20 points. 2 rebounds, 2 assists, but it was not enough to win. When you allow, like coach told us, you allow 30 points in the paint in the first half, you know, it's kind of hard to bounce back from that. We fought in the second half, but you know, it just wasn't enough. Steve powtórzył to, co powiedział trener Andrzej Adamek. Te 30 punktów zdobytych spod kosza w pierwszej połowie to było coś, na co nie powinni pozwolić. Lepiej, agresywniej zagrali w drugiej połowie, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa. Thank you very much. Czy są jakieś pytania? Tutaj do trenera Adamka, jeżeli mogę się dokrzyczę do pana. Wie pan co, no, co ostatnie 3 mecze ligowe to jest 1-2 nasz bilans, a jakby wziął ostatnie w ogóle mecze to 1-5 ten bilans. Mi się wychodzi się banalne pytanie na usta, co dalej właściwie, bo wie pan jakie są oczekiwania, budżet i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak... Kurczę, rozmawiamy co chwilę i to tak ciągle nas smutno i idzie do przodu po prostu. Nie wiem, może ma parę słów. Zgadzam się z tym, że w tym momencie widać, że to nie idzie do przodu, że jest stagnacja. Zgadzam się, 100%. Jakieś pomysły na zmiany, takie na przełamanie stagnacji, pan mówi o niekrążącej piłce, coś tutaj, coś tam. Pomysły są zawsze, że tak powiem, ja myślę, że nie było pewne rzeczy się mogą już wyjaśnić, ale to zobaczymy. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Bardzo mam pytanie do trenera o ostatnią akcję w obronie. Chcieliście faulować, czy przechwytywać piłkę? Tam chyba 7 sekund wam uciekło. Ostatnią, wie pan co, tak naprawdę to były 2 faule. W sensie takim, że znaczy także definicja to była akcja na faul, no one z różnego kąta pewnie inaczej. Natomiast no, zdecydowanie nie chcieli polować. Ja jeszcze przepraszam, jeszcze dwie konkretne sytuacje. Też z pierwszej połowy, z końcówki drugiej partii właściwie. To tak w sumie nawet, przepraszam za słowo, żałośnie wyglądało, jak pan musiał stać i zawodnikom pokazywać klepki, na których mają się ustawiać, mam wrażenie, przedostatnia albo ostatniej akcji. Do nich nie trafiają pewne rzeczy w tej obronie. A pan mówi teraz o obronie? Tak, dokładnie. Wie pan co, nie przypominam sobie akurat tej sytuacji, naprawdę. Ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast no, w pierwszej połowie było widać, że ta obrona strefowa wytrąciła nas na tyle z równowagi, że w pewnym momencie panował, nie chcę tego zdać może ten efekt, ale gracze naprawdę utracili pewność siebie, bo coś nagle na pograniczu paniki. Pierwszy raz zobaczyliśmy strefę i to było widać zdecydowanie, także natomiast do tej konkretnej sytuacji ciężko się odnieść. Jeszcze od Pintona, w takim razie, bo przed ten mecz też jakoś jakby był zupełnie, nie wiem,
poza meczem zupełnie w pierwszej kwarcie chyba 300 nie miał. Najpierw podał jakieś za wysoko kroki, potem znowu stracił piłkę. Coś się dzisiaj zmieniało szczególnego? Znaczy, nie bardzo chcę mu odpowiedzieć. W sensie, czy coś się działo, no nie grał najlepiej na pewno. No to może w sensie o tych na początku spotkania. Potem dało z siebie wszystko, szczególnie w obronie, no ale skończyło się jak się skończyło. Dziękuję. Czy pan trener czuje się bezradny w tym momencie? Czy ja się czuję bezradny w tym momencie? Pan co, to jest takie pytanie, że kolejny mecz, patrząc na naszą statystykę rzutów z dystansu, mamy problem. To widać, że mamy problem. I w tej chwili możemy sobie tutaj wymyślać bardziej w lewo, bardziej w prawo, co byśmy tu nie chcieli. Natomiast do tego kosza jeszcze trzeba trafić, tak naprawdę. I o ile tutaj poza może pierwszą, tak jak powiedziałem, kwartą, nie możemy mieć zbyt dużo jakichś tam pretensji do obrony, bo ta obrona później wyglądała naprawdę lepiej i przyzwoicie. O tyle do ataku, no 68 punktów na wyjeździe, ciężko zwykle spotkanie, naprawdę ciężko. Tutaj widać, ale popatrzmy na 6,29 za 3. To jest kolejny mecz, gdzie balansujemy, nie wiem, na naprawdę niskim poziomie. Więcej pytań nie ma. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dawid Dedek, Filip Matczak. No panie trenerze, Filip, wielkie gratulacje. To był naprawdę świetny mecz. Dobry wieczór. Dziękuję za gratulacje. Ja bym chciał znowu pochwalić zawodników za walkę, którą pokazali dziś na boisku. Naprawdę jest coś wyjątkowego i zawsze z Stanetem. Bo jednak to drużyna na europejskim poziomie i bardzo się cieszę z tego. I oczywiście w momentach, gdzie nam nie szło, albo trochę mieliśmy takiego przystoju, kibice naprawdę bardzo, bardzo nam pomogły. Dziękuję bardzo. Filip, ja od początku sezonu zastanawiałem się, kiedy wreszcie trener Dawid Dedek przyprowadzi się na konferencję prasową, bo w zasadzie od pierwszej kolejki jesteś kluczowym zawodnikiem ASECO, a dzisiaj, zaglądam statystyki, nikt nie przebywał na parkiecie dłużej niż Filip Matczak. 33 minuty 16 sekund, 20 zdobytych punktów, do tego 5 zbiórek, 2 asysty. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że trener mnie zabrał na konferencję. To jest taki bonus może dla mnie. Co do samego meczu, cieszy to zwycięstwo. Bardzo ciężko przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Trener wiele nam pokazał na treningach, jak mamy grać z tym zespołem, jak mamy się do tego meczu przygotować. Myślę, że to było widać. Dlatego mamy też dzisiaj to zwycięstwo. Cieszymy się i przygotowujemy do kolejnych spotkań i miejmy nadzieję, że kolejne też przyjdą. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę. Do trenera, czy trener mógłby wyróżnić któregoś z zawodników swojego zespołu po dzisiejszym zwycięstwie? Ja w sumie nie chciałbym wyróżnić, bo charakterystyka, czy nie wiem jak to powiedzieć, cecha naszej drużyny jest właśnie to, że zespół jest ten, który najbliższy wyróżni, czyli każdy z zawodników dodaje swoją część do tego zespołu. Ja myślę, że jeżeli kogo mam wyróżnić, to muszę zespół i zespołową grę wyróżnić, a nie pojedynczego zawodnika. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. W 27 minucie, kiedy było plus 13, to zabrakło właśnie tej zespołowości, że daliście się dojść Stenetowi? Ja myślę, że Stenet w tym momencie zagrał o wiele bardziej agresywnie, o wiele szybciej. W pierwszych momentach mieliśmy odpowiedzi na to. Trafili też parę rzutów dystansu i to jest to, co ich doprowadziło. Znaczy parę naszych skarty było niepotrzebnych w ataku. Jednak po paru minutach trochę się poukładaliśmy i w ataku i w obronie. I nasza odpowiedź była taka, że udało się utrzymać. Jeszcze jedno pytanie, co się stało z Gawitasem, że
tą końcówkę w większości skończy na ławce? Drobny uraz. Chyba chciał kogo ulicz łokieć czy coś takiego, bo no, mam tutaj tak się. Muszę zobaczyć, trzeba pójść, co dokładnie było. Nie wiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo, raz jeszcze gratulujemy.